Obudził się. Jakby ze zmiażdżoną twarzą szybko się okaże, że zrobili mu to drukarze, bo odcisk jego twarzy jest dziś na każdej z gazet. Znany aktor pod gazem wdał się w bójkę w barze. Znany aktor. Obudził się. Jakby ze zmiażdżoną twarzą w kalendarzu przypomnienie, że się dzisiaj zbiera zarząd, wibrowało. Ledwo je wyłączył, bo niełatwo skorelować mętny wzrok z ruchami kończy. No co chodzi? Jaki zarząd? Kurwa, nie pamiętał co się stało. Wstał i podszedł do lustra, a tam pluskwa. Jakieś dziwne kształty, zresztą przecież się nie będzie martwić. No weź przestań, w lodówce miał zestaw do robienia wódki z sokiem, z czego sok się chyba zepsuł, bo i stał tam już trochę, więc śniadanie zje potem, więc śniadanie zje potem, więc śniadanie zje potem, więc śniadanie zje potem. Ona budzi się, jakby ze zmiażdżoną twarzą, znów jej przez sen się zdawało, że ją z pracy wyrzucają, bo jest w ciąży. O mamo, nie wiadomo co gorsze, zajść w ciążę z kanalią, czy zlądować pod mostem. Jest postęp, zgłaszają się nowe czytelniczki, co mają podobnie, szef ciągle je ćwiczy, a ona odpisze im zgrabnie. Nie sobie, nie czas na odwagę, gdy świat ma na głowie. Spisali jej fobie już w prasie kobiecej, prócz jednej, co rośnie tą pluskwą pod sercem. Przed lustrem w łazience, przed lustrem w łazience, przed lustrem w łazience, przed lustrem w łazience. Budzi się, kiedy dajesz za wygraną, gdy sprzedajesz wolną wolę, wstając zaniedbany rano. Bo kto zadba, kiedy amok ledwo da na nogach ustać? Człowieczeństwo zaniechane sprawia, że się budzi pluskwa. Człowieczeństwo. Ona budzi się, jakby ze zmiażdżoną twarzą. Zdaje się, że typek brał ją nawet tak nakoksowaną, a zostawił hajsy rano, tak. To nie ma sprawy, chociaż z wiekiem ten hardcore mnie ją podnieca, bawi. Jeszcze tylko smak władzy nad facecikami, którzy za te proste usługi, kiedy któryś się zadłuży, oferują luksusy. Fakt, miała spoko życie, ale nie aż tak, żeby chcieć żyć do końca w wielkiej płycie. A dziś się zajebiście, wczoraj będzie może jutro, myśli, bo błysnęło pluskwą, znów jej sufitowe lustro. Kiedy ścieliła łóżko, kiedy ścieliła łóżko, kiedy ścieliła łóżko, kiedy ścieliła łóżko. Obudził się, jakby ze zmiażdżoną twarzą coś świtało mu, że wczoraj wpadł pod koła ochroniarzom. Było warto? Nie, trzy ofiary za ten pieniądz to są żarty. On już znał to, mocodawcy nie docenią jego poświęcenia. Te dwie zbędne głowy więcej na sumieniu i w pamięci, bez wyceny pieniężnej to bez sensu. Zmieniłby tę puchę, gdyby mógł, bo nie lubił, że w polerowanej lufie widział pluskwę. Zamiast odbicia swojej gęby, która się wykrzywia w strachu, bo gdy klamkę wziął do ręki, magazynek był pełny, magazynek był pełny, magazynek był pełny, magazynek był pełny. Budzi się, gdy świadomie to odrzucasz, kiedy nie chcesz uznać tego, co nam świat lub choćby Bóg dał, to jest miłość. Któż zna wszystkie jej odmiany, różne człowieczeństwo odebrane sobie samym budzi pluskwę człowieczeństwa. Jakby ze zmiażdżoną twarzą, bo pod maską jego rysy już są niczym, nic nie znaczą. Ufa faktom, krzyczy je pełna widownia. Znany aktor, człowiek scenie wierny do końca. 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 Znany aktor, człowiek.